Andrzej Silczuk, podcast, witajcie. Dzisiaj ze mną w studiu jest Małgorzata Gołota, autorka co najmniej dwóch wspaniałych publikacji. Mam je ze sobą dzisiaj, bo dzisiejszym tematem będzie temat niełatwy. Temat, który wywołuje emocje zarówno wśród czytelników, jak i osób, które współuczestniczą w produkcji tego typu materiałów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli przemocą są o w jakikolwiek sposób dotknięte dzieci, to w jakimś drugi sposób my sami w pewnym stopniu identyfikujemy się z własnymi doświadczeniami, bo większość z nas kiedyś była dziećmi i doświadczyła jej w mniejszym lub większym stopniu. Zapraszam was serdecznie witaj. Dzień dobry. Małgorzato, wydałaś niedawno swoją książkę. To jest w sumie reportaż, tak jak patrzyłem na, na rodzaj gatunku. Zgadza się? Zgadza się. Nienawiść. Jest to mocna publikacja. Ona niejako jest kontynuacją Twojej poprzedniej książki, Żyletkę Zawsze Noszę przy sobie. Kontynuacją albo uzupełnieniem. Albo uzupełnieniem. Ja wolę myśleć w kategoriach uzupełnienia, dlatego że jak pracowałam nad rzetką, to oczywiście robiłam wszystko, żeby była jak najpełniejszą publikacją i najbardziej poszerzającą perspektywę, co wydaje mi się udało się osiągnąć. Natomiast jak później w trakcie promocji spotykałam się z różnymi ludźmi, udzielałam różnych wywiadów, to dotarło do mnie, że dwóch rozdziałów jednak mi tam zabrakło. Pierwszy to jest rozdział o samotności, mhm. a drugi to jest poszerzenie. Znaczenia przemocy w kontekście występowania różnego rodzaju zaburzeń, czy też chorób takich jak chociażby depresja, czy zaburzenia lękowe. Mm -hmm. Dlatego postanowiłam po jakimś czasie, wspólnie z wydawnictwem Filia, które wszystkie te, te publikacje wydało, stworzyć nienawiść, historię z dzieciństwa która w pewnym sensie dopełnia dzieła i pokazuje to, w jaki sposób ta przemoc rówieśnicza, która jest zjawiskiem właściwie masowym, to widać na początku ze statystyk, to też powiedziałeś, wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, i w jaki sposób równie ważny i równie destrukcyjny na to zdrowie wpływa samotność. Ja jak patrzę na te dwie publikacje, to miałem takie własne doświadczenie, że jest to głęboka analiza tego, czym jest przemoc. Włącznie z autoprzemocą, której właściwie zaczęłaś pisać przy pierwszej swojej części, przy pierwszej książce, gdzie z kolei żyletka jest, bo tak rozumiem, że możemy mówić o twojej pierwszej pierwszej publikacji, że poprzedniej publikacji, że jest to z kolei analiza bezradności. Takiej, w której to doświadczenie jest dojmujące i właściwie hal człowieka do działania autoagresywnego, ale to nie chodzi o to, żeby je ocenić w kategoriach autoagresji, tylko zastanowić się, co było wcześniej, co pchnęło człowieka, co pchnęło dziecko do tego, żeby. W którymś momencie użyć swojego ciała do rozładowania napięcia, do poczucia do doświadczenia jakiejś emocji, która będzie pod własną kontrolą, czyli trochę odzyskania tego tej namiastki kontroli nad swoim życiem. Bezrodności i niewiedzy. Bo oprócz tego, że Żeletka to jest książka o, o depresji, o zdrowiu psychicznym w ogóle, o takich zaburzeniach lękowych, to jest też książka o tym, jak. Jakim przyczynkiem w całej tej sytuacji, w całym tym problemie jest właśnie niewiedza, jak ta niewiedza w linii prostej prowadzi do największych dramatów, czyli między innymi do samouszkodzeń ciała czy do samookaleczenia, o których ja też piszę, których zresztą wziął się tytuł tej książki, to jest cytat jednej z bohaterek. Mm -hmm. O której za chwilę pewnie też powiemy. I ta niewiedza wydawała mi się takim największym wyzwaniem, jak ją zwalczyć, jak się przez nią przebić, jak dotrzeć do, do tego odbiorcy z takim przekazem: słuchajcie, zdrowie psychiczne i choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne to są, to są rzeczy, które występują w określonych sytuacjach, na skutek określonych doświadczeń i okoliczności, i są określone metody do tego żeby sobie z nimi radzić. Metody farmakologiczne, metody terapeutyczne. I ja sobie o tym bardzo dużo myślałam w trakcie pisania tej książki. Samouszkodzenia to jest tylko jeden z elementów. Jest cała długa lista rzeczy, które możemy powiązać też z, z takim hasłem bezradności, które tutaj wypowiedziałeś, czy, czy z hasłem napięcia, bo to napięcie się również wiąże z tymi samouszkodzeniami. No w tym napięciu, w lęku, w bólu my jesteśmy samotni. Przeżywamy go bardzo indywidualnie. 80% blisko, bo mówi się o 79% dzieci i nastolatków doświadcza przemocy w jej różnych formach, w różnych postaciach. Samouszkodzenia mm, są jednym z rodzajów autoagresji, bo przecież autoagresją może być również używanie siebie w zupełnie innych kontekstach, które nie zostawiają śladu, jakim jest zranienie lub blizna. Jak ryzykowne zachowania chociażby, mhm. prawda? Ale też stosowanie używek, sięganie po używki, czy to będzie alkohol, czy to będą narkotyki, czy to będą popularne kiedyś, teraz już mam nadzieję, że nie, dopalacze, to może być też ryzykowne, ryzykowne zachowanie seksualne mm -hmm. na przykład, tak? Ja Więc jakby jest ich bardzo dużo y, i my, my dość schematycznie myślimy, nadal mam wrażenie, y, coraz jest oczywiście lepiej, jeśli chodzi o tą świadomość, no wszyscy się staramy o to, żeby było lepiej, natomiast nadal dość schematycznie rozumiemy zachowanie autoagresywne, bo faktycznie jest tak, że najczęściej myśli się o tych samokaleczeniach, a mamy też przecież zaburzenia odżywiania już, y, Przywołane też, które również są rodzajem zachowania autoagresywnego, autogresywnego. Tak? Znaczy, Za interpretację analityczną, oczywiście, że tak. Czyli, w którym, że. To, tak, uh -huh, jest atak. Jakby dokładnie na siebie, jakby przerzucamy na siebie to napięcie, jak na sobie wyładowujemy je, zamiast je gdzieś na zewnątrz wyrzucić i ujawnić, nazwać i zinterpretować. No co oczywiście jednak w przypadku dzieci nie jest takie proste, no bo przecież nawet dorośli nie wszyscy potrafią sobie z takimi rzeczami radzić. A co dopiero dzieci, które, wiemy też to oboje doskonale, mają współcześnie bardzo duży problem nie tylko z przeżywaniem emocji, ale z ich nazywaniem, mhm. z, z w ogóle z taką świadomością tego, czym jest złość i po co. Mamy czuć złość, czym jest radość i po co mamy ją czuć, czym jest smutek i dlaczego warto czasem go poczuć, czym jest też samotność i dlaczego czasem warto jest nam potrzebna. Jestem Ci bardzo wdzięczny, że o tym mówisz, bo to jest bardzo bliskie też temu, jak ja rozumiem ten kontekst, że trudno jest w ogóle mówić o emocjach, jeśli nie wie się, czym one są i nie wie, jak się rozpoznaje. To jest... Po co właściwie mamy je rozpoznawać? Po co? No właśnie. No między innymi po to, to później różne osoby w wieku dorosłym uczą się tego w psychoterapii, że te stany emocjonalne pozwalają nam na to, że jeśli je odczytamy, to możemy wziąć też częściowo z jednej strony za odpowiedzialność, a z drugiej strony wziąć odpowiedzialność za to, żeby spróbować je zmienić lub utrzymać. Dokładnie tak. W bezpieczny sposób. A tu się dzieją rzeczy takie, które są trochę jak wichry, niekoniecznie namiętności, tylko impulsywności. I myślę, że tym bardziej powinniśmy robić to, co robimy i pracować w ten sposób edukacyjny, też, żeby do tych młodych ludzi dotrzeć, spotykać się z nimi, pisać książki i nagrywać podcasty i wyjaśniać. I wyjaśniać też dorosłym, to. Co jest, jeśli chodzi o tę emocjonalność i o psychologię, ważne? I ja sobie myślę, jak rozmawiam o nienawiści czy w ogóle o przemocy rówieśniczej, że bardzo ważne jest takie szerokie spojrzenie na ten problem. To znaczy, nie mówienie tylko o tym, że młodzi ludzie i dzieci stosują przemoc, niektórzy jej doświadczają, inni są jej świadkami, i jest to problem jakiejś grupy rówieśniczej. Bo oczywiście, że jest, są, wszyscy to tutaj obecnie wiemy, są jakieś określone mechanizmy występujące w grupie rówieśniczej, Czyli typowe dla młodych ludzi, i tak dalej. Natomiast y my tych przemocowych zachowań też czasem nasze dzieci uczymy. My mamy ogromny problem z hejtem mm. w internecie i to nie jest tak, że tylko młodzi ludzie stosują ten hejt wobec siebie, prawda? Mm -hmm. o, Piosenkarze, artyści, podcasterzy również, prawda? jesteśmy w przestrzeni publicznej i regularnie możemy Dokładnie. przeczytać o sobie. Dokładnie. To jest sposób, w jaki my też pracujemy z naszym napięciem, z naszą złością, z naszą agresją. To jest sposób, w jaki się kłócimy, w jaki się do siebie odzywamy, w jaki sposób wyznaczamy granice jak tych granic przestrzegamy. Tak to znaczy jeśli rodzice, dorośli niekoniecznie zawsze robią wszystkie te rzeczy poprawnie, mhm. w zdrowy sposób, tak, okazując emocje i regulując swoje napięcie, no to dzieci też będą miały z tym problem, bo któż je ma nauczyć, jeśli nie my dorośli. Więc bardzo bym chciała też, żeby o tej przemocy rówieśniczej mówić w całym kontekście e, społecznym i wszystkich problemów społecznych, może nie wszystkich, ale wielu, które mamy też w Polsce, a nie tylko jako o takim zjawisku oderwanym trochę od mhm. dorosłych, od, od realiów, które jest jest typowe dla, dla szkoły i dla młodych ludzi. Całe teorie psychoterapii systemowej. One nie ogniskują się wyłącznie na dziecku, które manifestuje któregoś rodzaju, z jakąkolwiek dolegliwość. Czy to może być zaburzenie odżywiania się, czy to może być zaburzenie depresyjne, czy nasilenie objawów ADHD, czy zaburzenia lękowe, czy wręcz psychoza, która w którymś momencie manifestuje się u nastolatka, co jest brutalnym, bardzo trudnym doświadczeniem za każdym razem. Dla, zarówno dla tego dziecka oczywiście, ale także dla całego otoczenia. Psychoterapia systemowa mówi o tym, że ta osoba jest delegatem niejako systemu i tego, co dzieje się w tym systemie, a to oznacza, że dotyczy to wszystkich osób, z którymi bezpośrednio mieszka. Ja pamiętam w Krakowie wiele lat temu, jeszcze w oddziale, który skupił się na profilu pracy z młodymi pacjentami z pierwszym epizodem psychozy, takie spotkanie z rodzicami, spotkanie, które było psychoedukacyjne. Tam wybrzmiał ojciec jednego z pacjentów, który. Powiedział, ja rozumiem, że wy mówicie tak dużo o tych naszych dzieciach, że one cierpią, ale wy w ogóle nie wiem, dlaczego nie pozwalacie mi powiedzieć, jak ja cierpię w tej całej sytuacji. Czyli pokazał tak naprawdę ten rykoszet, który dzieje się dookoła. Natomiast odnosząc się do, te, odnosząc się do tego, co powiedziałaś, faktycznie według diagnozy przemocy w rodzinie, diagnoza z 2023 roku, mówi się o tym, że sprawcami przemocy w stosunku do dzieci... Tylko w dwóch trzecich są ich rówieśnicy. Natomiast pozostała jedna trzecia to, to są osoby dorośli. 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 To jest bardzo duży klaster w tym. W tym samym nie może, nie pozwala na to, i cieszę się, że też to no, podkreślasz, że mówiąc o przemocy kierowanej w stosunku do dzieci i nastolatków, nie możemy zamykać tego w jednej grupie, bo to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, jesteście źli, macie za swoje. To jest absolutna nieprawda. Tak. I też fajnie byłoby, żeby ta książka i lektura tej książki dała czytelnikowi taką refleksję, że nie możemy oceniać młodych ludzi tak bardzo jednoznacznie i bardzo jednostronnie, czyli ty jesteś zły, bo ty stosujesz przemoc, a ty jesteś dobry, niewinny, bo tej przemocy doświadczasz. Mhm. Oczywiście, że przemoc jest zła, natomiast jakby ta osoba, która tę przemoc stosuje, też w jakimś sensie woła i krzyczy o pomoc. No tak? właśnie o to chciałem ciebie zapytać, dlaczego? Nastolatek stosuje przemoc w stosunku do innego. Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na to pytanie? Jednoznacznej niestety nie, ale myślę, że kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, emocjonalności i psychologii mają to do siebie i wielu psychologów dokładnie tak odpowiada na. Pytania, które ja im też często w wywiadach stawiam, czyli to zależy. Mm. To jest jakby to jest tak, nasza, ten pierwszy człowiek. To jest taka klasyka dokładnie. Natomiast profesor Jacek Pyżalski, doktor Radosław Kaczan, doktor Anna Kubiak, oni tu wszyscy bardzo systematyzują wiedzę na temat przemocy. I to, od czego ja bym zaczęła odpowiedzieć na to pytanie, to jest rozróżnienie przemocy rówieśniczej i agresji rówieśniczej. Mm. Bo też mam wrażenie, jak rozmawiałam z ekspertami, z rodzicami, nawet czasem, gdzieś tam w, w trakcie spotkań autorskich, że często ta bierność. Dorosłych wobec przemocy rówieśniczej wynika z tego, że nam się wydaje, że dzieci już tak mają. Aha. To są takie zaczepki, przepychanki, y, możesz to zignorować, możesz to. To ich kształtuje. Ta, albo tak, albo tak. To mhm. zależy oczywiście od tego, kto mówi. Natomiast y, y, fajnie, żebyśmy sobie wszyscy zdali sprawę, że czym innym jest agresja, a czym innym jest przemoc. I agresja jest taką sytuacją, gdzie występuje równowaga sił. To znaczy, raz ja tobie podstawię nogę, a raz ty mi nie wiem, zabierzesz ołówek. Y, to Czyli są... jest to jakaś gra transakcyjna w tak. pewnym stopniu. Taka, tak? Tu jest właśnie taka przepychanka, tak? mhm. Generalnie się lubimy, ale czasem sobie dokuczamy. Ja tobie to, ty mi to. Dokładnie. Natomiast jeśli mamy przemoc, to jednym z takich najważniejszych, właściwie trzech tych najważniejszych rzeczy, czy zjawisk, które muszą wystąpić, to jest. Brak równowagi sił, czyli zawsze jest ta powtarzalność, że jedna osoba jest sprawcą, druga przemocy doświadcza. Druga rzecz to jest długotrwały proces, bo ta przemoc rówieśnicza ma to do siebie, że ona trwa przynajmniej kilka miesięcy, a zwykle jednak kilka lat, aż do zakończenia szkoły. A trzecia rzecz to jest intencjonalność. O tym bardzo ładnie profesor Jacek Pyszalski opowiadał, o tej intencjonalności, czyli o takim poczuciu, że ja chcę Tobie zrobić krzywdę. To nie jest tak, że y, mam dzisiaj zły dzień i akurat mi się ktoś napatoczył, więc y, będę niemiły, krzyknę, nie wiem, mhm. zrobię coś niefajnego, bo w ten sposób rozładowuję napięcie, bo inaczej na razie nie potrafię. Tylko ja chcę tej osobie dokuczać. Ja chcę widzieć, jak ona cierpi, jak ona płacze, jak jest jej smutno, y, jak się z tym wszystkim boryka. Czy udało Ci się zobaczyć, czy są jakieś początki tej przemocy? Początki mogą być różne. No, ważnym czynnikiem jest oczywiście środowisko, z którego się wywodzimy. Równie ważnym czynnikiem jest sposób, w jaki radzimy sobie z emocjami, czyli właśnie to, o czym już powiedzieliśmy, że wiemy, że sobie nie radzimy. tak? My, dorośli, sobie nie radzimy i młodzi ludzie tym bardziej sobie nie radzą. Ważna w, w tej profilaktyce antyprzemocowej jest umiejętność wy, wyodrębnienia, że tak powiem, w dziecku takiej zdolności do wyrażania złości. A właściwie nie wyodrębnienia, tylko nie blokujmy tej naturalnej, tak, tak. Bo jakby my my mamy coś takiego kulturowo zakodowanego bardzo głęboko, że nie chcemy, żeby dzieci się złościły. No dzieci mają być podporządkowane. Dzieci mają być grzeczne i, i najlepiej jakby głosu. były zawsze zadowolone, prawda? Mhm. Znaczy dziecko, które krzyczy, które płacze i rzuca się na podłogę, to jest największe zło. W sklepie, w przestrzeni publicznej, w no domu to jest też. Tyt. Tak. Zobaczcie, jakie to są wielopoziomowe skojarzenia, bo rzeczywiście, z jednej strony to podporządkowanie dzieci pod kątem prezencji na zewnątrz, ono wiąże się też z obawą tych dorosłych, którzy to robią, przed tym, że zostaną ocenieni jako niekompetentni rodzice. Niesprawni, tak. Jak pani wychowała to dziecko, że ono jest takie głośne. Dokładnie, więc... Stereotypy. Stereotypy i takie też piętnowanie rodziców, bo ja myślę, że my też jako rodzice mamy ogromne wyzwania związane właśnie z tym, żeby sprostać oczekiwaniom, żeby się pozbyć poczucia winy, bo mamy cały czas poczucie winy, że nie jesteśmy dość dobrymi rodzicami, że nie umiemy wychowywać naszych Dzieci, że w ogóle wszystkiego nie umiemy, bo powinniśmy jednocześnie zarabiać i jednocześnie być z tymi dziećmi i uczyć ich tego i dbać o to i tak dalej. Nie, nie ma takiego człowieka na Ziemi, który to potrafi, prawda? A my gdzieś mamy sami wobec siebie takie wielkie oczekiwania. Jesteśmy też bardzo, wy... bo gdybyśmy ich nie mieli, to przypuszczam, że ta krytyka idąca z zewnątrz na zasadzie, dlaczego pani źle wychowała swoje dziecko, bo ono się tu rzuca na podłogę, nie robiłaby na nas aż takiego wrażenia, tak? A mhm. jeśli ta krytyka zderza się z takim wewnętrznym poczuciem, że faktycznie ja sobie nie radzę, no, to jest naprawdę trudna sytuacja. Równocześnie też jesteśmy dziećmi. Dziećmi wychowanymi przez kolejne piętro w naszej drabinie, krzywd, czyli własnych rodziców, którzy byli wychowywani w swoim ogniu i hartowani. Mogą być z tego pokolenia, w którym jeśli chłopiec został pobity przez silniejszych kolegów, to rodzic mu mówił, idź im teraz oddaj, zamiast zaopiekować się jego emocjami i krzywdą. Bo on na przykład chciał powiedzieć, po prostu przegrałem, jest mi z tym ciężko. Natomiast dostawał bardzo mocno musztrującą właściwie prośbę o to, żeby poszedł dać się pobić ponownie. Dzisiaj mamy takie powinności, trochę przypisane zobowiązania, że skoro nas wychowywano w takim stylu, to może warto byłoby zmienić to w jakiś sposób niekoniecznie idąc za tym samym wzorcem dopasowania. Myślę, że tak. Myślę, że ten głos o złości, ta rozmowa o złości już się mm -hmm. w przestrzeni publicznej zaczyna pojawiać. Już zaczynamy rozumieć jak to jest szkodliwe to, że oduczamy dzieci tego. Wyrażania tego niezadowolenia, że oduczamy dzieci w ogóle posiadania własnego zdania, bo najwygodniej jest wszystkim, no to jest oczywiście bardzo wygodne, jak dziecko zawsze zgadza się z rodzicem nie? i przy, przyklaskuje jego pomysłom. To jest perspektywa rodzica. To jest perspektywa rodzica, oczywiście, że tak. Natomiast no, z perspektywy dziecka. Frustracja. frustracja, wartości. Tak, niepewność, też i takie poczucie, że nikt mnie nie słucha, że nie jestem ważny, że nie to mam jest prawa do. własnego przed w ogóle. własnym zdaniem. O, i nazwałaś to profesjonalnie. No wiesz, na no to z tej perspektywy, że jeśli powiem, że nie zgadzam się z rodzicem, to boję się, że zostanę odtrącony. Tak. I rośnie nam dorosły, który boi się ujawniać mhm. uczucia, emocje, mhm. pomysły, jest niepewny siebie i zupełnie nieświadomy własnej wartości. Więc to są te czynniki, oczywiście, ryzyka. Natomiast wszyscy ci eksperci, z którymi ja rozmawiam, zdecydowanie mówią, że sprawcą przemocy może być każdy z nas, mhm. bez względu na to, z jakiego środowiska się wywodzimy, bo to są tylko takie czynniki ryzyka. Nie? To się może zdarzyć a może się nie zdarzyć. Warunkiem tego, co gdzieś tam wyzwala nasze zachowanie, są okoliczności i określone sytuacje. I profesor Pyżalski przywołuje przykład w nienawiści ludzi, których też znał, których dorobek, taki nawet społeczny, był bardzo duży. Ludzi, którzy pracowali jako wolontariusze, którzy gdzieś Anioły tak zwane, idee, tak, tak zwane mm -hmm. idee mieli i, i, i fajnie sobie żyli, ale w konkretnych sytuacjach też zdarzało im się stosować tę przemoc. Ja zacytuję fragment twojej książki, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo on trochę pokazuje ta, ten ślad, który zostaje później. To jest twój wywiad z Janną, z osiemnastoletnią Janną, który właściwie jest zwieńczony krótką wypowiedzią. To chyba nie jest łatwe. Mam nadzieję, że najtrudniejsze już za mną. Przez dziewięć lat nosiłam na sobie ciasną zbroję, która nie pozwalała mi swobodnie funkcjonować. U mnie to raczej zbroja, przez którą bardzo ciężko się przebić. Wiele już o sobie wiem, ale wciąż nie umiem pozbyć się tego wewnętrznego perfekcjonizmu. Żyję z takim poczuciem, że albo zrobię coś idealnie, albo w ogóle się do tego nie zabiorę. To bardzo mnie blokuje. Sama narzucam sobie reżim, tak jakbym nie umiała żyć bez żadnego kata w obok, obok siebie. Aż ja zaciąłem się przed tym, bo to jest tak intensywne. Skoro nie ma mnie już. Skoro nie ma już przy mnie ludzi, którzy mnie gnębią, konsekwentnie robię to sama. I myślę, że to jest doświadczenie wspólne wielu osób, które przemocy rówieśniczej z nią się zetknęły i, i, i były tymi, które doświadczają. Tego przeżycia, bo tych bohaterów w książce jest więcej. Ja też, jak wrzucam gdzieś w mediach społecznościowych, czy w internecie pojawia się wywiad kolejny o nienawiści, czy nawet jest to zwykłe Insta Stories, to liczba odpowiedzi mm. o treści, ja też tak miałam, ja mnie to. też znębiono, rozumiem, tak. rozumiem to, jest tak potężna, że masz naprawdę wrażenie, że 90% społeczeństwa jak nie więcej, Faktycznie ma takie doświadczenie w swoim dorobku, czasem krótsze, czasem mniej intensywne, czasem dłuższe i bardziej destrukcyjne. To już zależy. Ale każdy z nas właściwie. Nie ma opcji, żebyśmy tego nie mieli. Dokładnie. To jest tak, że raz na jakiś czas jest, jest taki dowcip branżowy w środowisku psychoterapeutycznym, psychiatrycznym, gdy słyszymy, że przychodzi... On nie jest dowcipem, ale kiedy przychodzą pacjenci, którzy mówią: O tak, mój dom to było wspaniałe miejsce. Ja miałem idealnych rodziców. To jest coś, co powoduje, że można spokojnie przygotować paczkę popcornu i powiedzieć Okej, okay, pogadajmy. Nie dlatego, że ktoś wmówi ci, że Twoi rodzice nie byli idealni, tylko dlatego, że rodzic z definicji jest odrębną jednostką, która ma swoje traumy, swoje przeżycia i dodatkowo swoje bóle, które dzieją się na bieżąco. Nie mówię już o tych historycznych. I bardzo często jest różny niż swoje dzieci. Więc y, ma też różne potrzeby i różne y, inne, tak jak mówisz, i traumy, i lęki, i obawy, i wady, i zalety. Tak silne strony i słabsze strony to są zupełnie inne kwestie. I dlatego tak ważne jest to, żeby jednak się nawzajem słuchać i rozumieć, a nie właśnie wymagać od dzieci, żeby... Robiły tak, jak my chcemy, bo, bo my byśmy chcieli, żeby nasze dziecko było takie. Było idealne, czasami, żeby było lepsze niż my Myślę, sami. Że nawet czasami ważniejsze jest to, żeby ono było bezproblemowe. Wiesz, to Aha. nawet nie chodzi o to, żeby ono było idealne. I by nie zawracało gitary? Tak, żeby, ono, żeby nie chorowało. Grzeczne żeby. dziecko po prostu... to takie, którego nie ma. No, no wiesz, no takie, które wstaje rano, idzie do szkoły, wraca, odrabia lekcje i potem robi coś, czego, co my jakby społecznie uznajemy za porządne, czyli, nie wiem, idzie na trening, na, na spacer, do kina, jakby robi coś takiego fajnego, a nie na przykład Gotuje siedzi. Się we mnie. Jak słyszę o tym, bo słyszę po raz kolejny o opuszczeniu. Tak. To idę w drugi cytat, który przygotowałem na dzisiaj. O dziwo też jest to Janna i też ma 18 lat. To jest z żyletki akurat cytat. Zaczęło się od diety, bo chciałam mieć piękne ciało. Zaczęło się jako mechanizm radzenia sobie z depresją, od wyrażania z zewnątrz mojego wewnętrznego bólu, który moi rodzice postanowili zignorować. Zaczęło się, gdy mój ojciec dotykał mnie i śmiał się. Zaczęło się od obsesji, by być doskonałą pod każdym względem. Zaczęło się od zabicia siebie bez natychmiastowego efektu umierania, od odkaleczania, od samookaleczania, ale bez trwałych blizn. Zaczęło się w wyniku innej choroby. Zaczęło się, gdy moi przyjaciele popchnęli mnie, abym była taka jak oni. Zaczęło się potem, jak zostałam wykorzystana seksualnie. Zaczęło się, ponieważ straciłam apetyt i przyjemność ze wszystkiego, co lubiłam. Zaczęło się, gdy trafiłam na stronę ProAna. To jest głęboka analiza tego, co dzieje się przy porzuceniu dziecka. I Asia, o której wspomniałeś, to jest faktycznie taka osoba, która tego porzucenia doświadczyła właściwie na każdym etapie życia. Jej rodzice wręcz wprost mówili, że nie była dzieckiem chcianym, nie była dzieckiem planowanym, doświadczała przemocy i w domu, i w szkole, i właściwie z każdego źródła płynął do niej taki komunikat: Nie jesteś ważna i nie jesteś nikomu potrzebna. Joasia dzisiaj na szczęście radzi sobie dobrze, może nawet świetnie. Mam z nią regularny kontakt też po premierze Żyletki. I jestem w ogóle bardzo naprawdę wdzięczna, że, że stała się częścią tej książki, bo mam wrażenie, że ta jej historia, która jest bardzo poruszająca i też bardzo dobrze udokumentowana dzięki temu mm. dziennikowi, który się w Żyletce znajduje, co zresztą potwierdza ona, opowiadając o, o relacjach, jakie dostaje, odpowiedziach i, i znajomościach, jakie się po premierze tej książki gdzieś tam w jej życiu pojawiły, jest takim lustrem dla naprawdę bardzo wielu młodych ludzi w Polsce, które mam nadzieję da im takie poczucie, że, że nie jednak nie są, są sami. Że nie są sami. Że nie są mhm. sami. Że przeżywają coś trudnego, coś niesamowicie dramatycznego, natomiast, że takich ludzi jest więcej i że to nie jest ich wina że to jest raczej coś, za co odpowiedzialni są ci dorośli, którzy ich otaczają. Mm. To, wiesz, spotykamy się przy okazji premiery twojej e, ostatniej książki, ale mam wrażenie, że właśnie ciężko jest o nich mówić osobno. Nie da się. Nie da się. One się przenikają. One się uzupełniają i to, co pokazujesz, jest pewnym dowodem na ogromną wrażliwość. Ja... Też trochę niepokoję się ze względu swojego profesjonalnego, bo myślę sobie o tym też pracując nad reportażem w tej chwili, nad tym, że to jest bardzo intensywny kontakt i jak sama pokazujesz, nadal się utrzymuje. To znaczy, że wiążesz się ze swoimi bohaterami i oni są z tobą w jakimś mniejszym lub większym kontakcie emocjonalnym już na zawsze. Trochę tak, ale wiesz, yy, mi się jeszcze nie zdarzyło. Ostatnio też ktoś mnie o to chyba pytał. Nie zdarzyło mi się jeszcze... Żeby ten kontakt wykraczał poza chęć czy wolę dwóch stron i żeby przybierał takie niezdrowe, nazwałabym to, relacje, trochę terapeutyczne. No, ja nie jestem ani nie. psychiatrką, ani psycholożką, ani terapeutką, więc raczej od, od początku gdzieś to zaznaczam i, i nie zdarzyło się, żeby ktoś chciał, żebym była tą terapeutką jego, prawda? To jest raczej taka neutralna, ale pozytywna koleżeńska relacja, w której spotykamy się czasem też na, na jakichś imprezach związanych właśnie z książkami, jak na przykład Targi Książki, w której czasem odzywamy się do siebie, potrzebując swojego wzajemnego wsparcia. Ale nie tylko Joasia odzywa się na przykład do mnie z, z jakimś tam pytaniem, też ja odzywam się do Joasi. Joasia była też osobą, która walnie przyczyniła się do znalezienia kilkorga bohaterów nienawiści, hmm. ponieważ funkcjonuje w tym środowisku nastoletnim, w środowisku osób, które borykają z kryzysami psychicznymi, czy depresją, czy stanami lękowymi, czy też zaburzeniami odżywiania, i bardzo często te wszystkie zaburzenia wiążą się właśnie z doświadczeniem przemocy. Więc kiedy ja. Opowiedziałam jej o tym, że, że pisze nienawiść, że chciałabym, żeby to była też taka książka, która jest uzupełnieniem czy kontynuacją żelatki, to, to Joasia y, y, zrobiła y, szybki research gdzieś tam w myślach, i, i zapytała y, na swoim profilu, kto chciałby i kto mógłby. Y, więc myślę, że to jest taka. Niegroźna, zupełnie fajna, koleżeńska relacja, która po prostu powstała w określony sposób. Ja właśnie to miałem na myśli. Ale bardzo ciekawe, że wchodząc czasami w identyfikację z ludźmi, którzy są dla nas bliżsi niż dalsi, i trochę im zawdzięczamy, oni nam też, dlatego że rozumiem, że ty dzięki temu, co zrobiłaś, też pozwalałaś jej być usłyszaną, umożliwiłaś to, żeby mogło jej myśli zostać odczytane przez respondentów Twojej pracy. Myślę, że tak i mam wrażenie, chociaż no pewnie trzeba by ją o to zapytać, ale mam wrażenie, jak patrzę na to, co robi i jak spełnia swoje marzenia, że, że trochę ten efekt terapeutyczny też wystąpił, to znaczy... I teraz do tego nawiążę, bo mam nawet pewien pomysł. A no widzisz, bo ja, ja zupełnie jakby nieprofesjonalnie, nie natomiast intuicyjnie mam takie poczucie, że jednak wielu tych rozmówców, nawet tych, którzy się nie ujawniają, personalia są zmienione i tak dalej, potrzebuje nadać temu swojemu przeżyciu, temu cierpieniu jakiś sens. Mhm. I tym sensem często jest taka gotowość do tego, żeby opowiedzieć tą historię i dać innym ludziom poczucie, że oni nie są sami, tak? Mhm. Bo, wtedy, bo wtedy czujesz jako człowiek, że to miało jakiś sens, że to się wydarzyło po coś, po to, żebym ja mógł coś teraz, czy mogła coś teraz zrobić na lepsze, wywołać coś, nie wiem, zainspirować jakąś zmianę, żeby już nikt inny, albo żeby mhm. jak najmniej osób w kolejnych latach podobne doświadczenia miało. To, co ja zaobserwowałem na podstawie tego, o czym ty mówisz, to jest to, że dajesz swoim yy, osobom, którym bierzesz, o których, z których zbierałaś informacje no, osobom, z które pozwoliłaś, żeby zostały usłyszane, dałaś szansę pokazania zbudowania dobrej relacji, prawdziwej relacji, relacji, która jest partnerska. I to jest coś, o co chciałem, żebyś też ty usłyszała, bo, bo to w ogóle nie jest w kategoriach terapeutycznych. Terapeutyczne może być to, że ktoś może doświadczyć relacji z drugą dorosłą osobą, albo po prostu z dorosłą osobą, jeszcze będąc nastolatkiem albo w mindsetzie nastolatka, bo ograbione dzieciństwo na wczesnych latach powoduje, że przez jakiś czas jeszcze się nie wchodzi w tą dojrzałą dorosłość. I spotkanie ciebie i możliwość właśnie takiego niezależnego. Bycia ze sobą jest całkiem fajnym nowym doświadczeniem dla tych ludzi. Mam nadzieję. No, bo ja myślę sobie, że to, to jest coś, co będzie wartością dodaną wynikającą z twojej pracy z nimi. Mam nadzieję, mam nadzieję, bo mniej myśląc tu o sobie, ale bardziej o wszystkich tych bohaterach, ja jestem im niezmiernie wdzięczna, bo, bo tak naprawdę ich historie posłużyły do tego, żeby wywołać jakąś debatę, wywołać jakąś dyskusję i zwrócić uwagę. Ludzi na no jakiś określony problem, całych rzesz czytelników o Żyletce. Już mniej więcej wiem, jakie to były liczby, o nienawiści, jeszcze nie, bo jest to zbyt świeża książka, no ale liczba listów i wiadomości, które przychodzi, naprawdę świadczy o tym, że wielu osobom te historie były potrzebne. Mhm. I mnie to naprawdę bardzo cieszy, bo tak naprawdę po to pisze się takie książki. Czy dla Ciebie to było trudne doświadczenie? To jest bardzo częste pytanie, i zwykle ta odpowiedź. Jest pytaniem, które jest stereotypowe wokół tematów reportażowych, które są trudne. Tak, ale, ale nie, nie. Nie było to trudne doświadczenie. Natomiast to nie jest kwestia emocji, bo te emocje zawsze się pojawiają podczas pracy z, z tematami społecznymi, trudnymi. Też przemocowymi. Natomiast kwestia raczej tego, że ja wiele lat wcześniej już pracowałam z tematem, z tematem przemocy, czy depresji, czy zdrowia psychicznego, wykluczenia itd. i tak dalej. Jako bardzo, dziennikarka. Tak, jako dziennikarka, nie autorka książek, ale artykułów. I bardzo już mam wrażenie, wyczerpałam ten ten taki y, trochę tak ten uh -huh. poziom takiego oburzenia, przerażenia, y, strachu, zniesmaczenia tym jak okrutni potrafią uh -huh. być dorośli wobec uh -huh. dzieci. Y, co wydaje mi się jednak, y, że zrobiło tej książce dobrze, dlatego że y, tego oburzenia tam nie ma. Jest już gotowość do przyjęcia argumentów różnych stron i nie osądzania tego, że ktoś nie wie, tego, że ktoś popełnia błędy, tego, że ktoś nie radzi sobie z traumami. O to chodziło, prawda? Bo oczywiście możemy mówić o tym, że za różnego rodzaju problemy psychiczne młodych ludzi odpowiedzialni są dorośli, natomiast musimy też wiedzieć, z jakimi traumami borykają się ci dorośli, więc takie ocenianie i takie wskazywanie winnych nic dobrego nie da. Mhm. Fajnie jest po prostu jak dostrzeżemy perspektywę bardzo szeroką Jasne. i pomyślimy co zrobić a jedynym, co możemy zrobić, jest tak naprawdę szerzenie takiej świadomości i zachęcanie ludzi do takiej psychoedukacji, też do terapii, bo tak, o, tak naprawdę każdemu by się mniejsza lub większa, krótsza lub dłuższa przydała. Do tego, żeby popracować ze sobą, bo od tego właściwie powinniśmy zaczynać wychowywanie dzieci. No niestety nadal nie jest to normą. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie, którzy zanim zdecydują się na to, żeby mieć dzieci, najpierw poszli ze sobą do gabinetu, prawda? Mm -hmm. I poznali siebie bardzo dobrze. No ale pewnie tak jak się w najbliższej przyszłości, przynajmniej z urzędu, nie będzie działo, ale może dziać się oddolnie, tak? Możemy, możemy przekonać ludzi do tego, że to jest bardzo ważne, mhm. żeby z tą psychiką swoją i emocjami pracować. Ja jestem trochę skupiony z tym tak hobbystycznie na analizowaniu słów i kontekstów i osobiście podzielę się z tobą takim spostrzeżeniem. Nie jestem specjalnie fanem konstrukcji zdaniowej Będziemy mieć dziecko, Albo że ktoś będzie mieć dzieci, zanim ktoś będzie mieć dziecko, albo mieć dzieci. Zaraz powiem dlaczego, ponieważ to jest trochę tak jak w tłumaczeniu z języka angielskiego to have a baby. Natomiast jestem e, piewcą tego, żeby zreformułować to na proces zostaje rodzicem. I jako proces stawania się rodzicem, jest zupełnie innym. Przedmiotowości i podmiotowości to, to, również to. słusznie. To, 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 ale też wiesz, poczucia własności, a pozostania w swoich odpowiedzialnościach. Mm -hmm. No nie, bo jeśli będę mieć dziecko, to jest trochę tak, jakbym czekał na wydanie samochodu z salonu zamówionego na przykład. W cudzysłowie, oczywiście chodzi mi o bardzo proste, logiczne spojrzenie na to, bez bezemocjonalne. Natomiast proces stawania się rodzicem jest procesem, w którym zachodzi cała masa różnych dram też emocjonalnych wokół rodziców, którzy stają się tymi rodzicami po raz pierwszy, po raz, czasami po raz kolejny, wokół rodziców, którzy wcześniej chcieli stać się rodzicami, ale nie mogli z jakiegoś powodu. I oczywiście osób, które nie będą. Miały dzieci z różnych innych przyczyn. Mamy też całkiem sporą grupę ludzi, która świadomie decyduje się na to, że rodzicami nie zostanie. Między innymi dlatego, co ty powiedziałaś: to znaczy, że stwierdzili, że oni nie chcą przenosić dalej swojego bólu. Tak. Natomiast ten proces stawania się rodzicami to byłoby fantastyczne, gdyby w takim portfolio było: Słuchaj, masz zostać rodzicem, masz kilka miesięcy na to, żeby się przygotować, a pójdź, poopowiadaj o tym, jak idealnie było w Twoim domu i zobaczmy, w którym momencie dopuści. Nie? Na przykład równolegle z zajęciami w szkole rodzenia. Chociaż tak, tak szkoła tak. rodzenia już jest tam na, na finiszu, więc w sumie można wcześniej zacząć. Mm -hmm. Tak, ale ona też dotyczy, to ciekawe, bo mm, dzisiaj jeśli dziecko szuka pomocy, to najczęściej kieruje się do matki. 65% dzieci. Ale to co jest przerażające, ojciec jest na trzecim miejscu z 45% częstości szukania pomocy. Na drugim miejscu są rówieśnicy 64%. To jest niemal dokładnie tyle samo, ile prób kontaktu z rodzicem alfa, czyli z mamą. Tak. No, i to jest kolejny problem społeczny, czy też takie wyzwanie, z którym my się musimy zmierzyć. Jak odwrócić te schematy i jak popracować też z mężczyznami, bo ja tutaj mogę na dowód przytoczyć właśnie sytuację, którą miałam podczas pracy nad Żyletką, gdzie mm -hmm. właściwie żaden mężczyzna nie był. A wiem, że są pacjenci z depresją płci męskiej, żaden mężczyzna, żaden młody człowiek nie zgodził się na to, żeby wystąpić w tej książce, książce i nie chciał opowiadać o swoich doświadczeniach. Chyba, że jako ekspert. No i jako ekspert to jest oczywiście inna perspektywa, prawda? Tak, Bo wtedy działamy. jesteś autorytetem i, i, i możesz wybrać, co mówisz. Ty już możesz... jesteś w płaszczu w sumie. Tak, no możesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ale nie musisz, tak? To jest zupełnie mhm. co innego. Więc myślę sobie, jak słyszę takie statystyki czy takie badania, że to jest coś, co jest niezwykle trudne, zwłaszcza dla tych mężczyzn i dla tych młodych chłopców, którzy wtłoczeni w jakieś normy i taką... Dziedziczną właściwie nieumiejętność mówienia o emocjach yy, mają gdzieś tam, niosą ze sobą przez życie. I nieumiejętność budowania też relacji czy bliskich relacji, tak, nawet z własnymi dziećmi, z tego, co mówisz. Bo z kolei w nienawiści masz rozdział o, o samotności, która dr Magda Śniegulska jasno to, to mówi, jest dużo bardziej dramatyczna i dużo częstsza w przypadku mężczyzn, właśnie, na przykład wśród seniorów, grupa seniorów osób, które kończą pracę zawodową, wśród kobiet Bez, nie, niepotrzebni się stają. Tak, stają się niepotrzebni. Świecie, Natomiast kobiety świecie. przez całe życie nauczone do tego, wyuczone takich jakby nawiązywania takich relacji, które trzeba było mieć w szkole, mhm. tam gdzie dzieci się uczyły, gdzie trzeba było je, nie wiem, leczyć w przychodni, na bazarku i tak dalej, mają jakiś tam krąg znajomych, mężczyźni tego nie mają. To jest kwestia kultury, w której my żyjemy. Cieszę się, że mówisz o kulturze, bo, bo jak mówi się o tym, że coś jest wrodzone, to ja się z tym nie zgadzam. Mm, jeśli chodzi o w, w taką wrodzoną, oczywiście w języku popularnym, czyli przypisaną niejako do płci niezdolność do komunikowania się emocjonalnie albo do właśnie tego wglądowego spoglądania na to, co my się myślę, dzieje. Myślę, że to jest model dziedziczny. Ja bym to tak sklasyfikowała. To jest, e wiesz, no, masz ojca, który jest nieobecny, więc dlaczego syn ma wyrosnąć a na ojca obecnego? To, to jest model społeczne. To jest oddziaływanie społeczne. To jest oddziaływanie społeczne. Zobacz, chodzi mi o ten właśnie drobny, drobny pryzmat, który czasami nam się myli, on się tak mocno wdrukowuje w nasz światopogląd, że bylibyśmy gotowi przypisać, że mężczyzna to jest ten właśnie, który nie umie mówić o tym sprawności. No chyba że się nawet to czuje. robimy, nie tylko, że bylibyśmy gotowi, ale nawet chyba jesteśmy gotowi przypisywać mężczyznom pewne cechy to są mm -hmm. pewnie schematy stereotypy to dokładnie to są stereotypy I, i ostatnio byłam na takiej konferencji kilka miesięcy temu na której bardzo ciekawie um, mówiono o um, problemie w zawodach stricte kobiecych i stricte męskich o tak, których tak, my tak, tak. To jest absolutnie na przykład troszkę. przedszkolanka prawda że mm -hmm. jakby przedszkolankiem pielęgniarka Pielęgniarka też, no, chociaż teraz Zostałem. już pielęgniarze coraz ale więcej. Ja znam jest. pielęgniarzy, ale nadal. którzy mówią o sobie, jestem dobrą pielęgniarką. Tak, tak. Albo właśnie praca z dziećmi nam się kulturowo i stereotypowo kojarzy z kobietą, bo przecież żaden mężczyzna, męski mężczyzna, dorosły, nie pracuje z dziećmi. Mhm. Bo nie. I to są, to są rzeczy, które my y, gdzieś wymyśliliśmy po drodze i które sobie powtarzamy z pokolenia na pokolenie bez takiej głębszej analizy, ale właściwie dlaczego. Dlaczego człowiek płci męskiej nie może pracować z dziećmi i być świetną opiekunką, świetnym opiekunem właściwie, tak? Już wtedy mówimy, świetnym e, przedszkolankiem czy przedszkolanem. Czy może być partnerem e, w opiece? Partnerem w opiece, dokładnie, tak? No to są takie to stereotypy fajne, to krzywdzące. Jest, ale to, to mieści się w języku. To jest pytanie, jak pojawia się nowa para rodziców z małym dzieckiem, to jest pytanie, ono nie jest kierowane do matki, czy pomagasz mu w opiece nad dzieckiem? Tylko pyta się mężczyznę. Czy pomagasz, czy on ci pomaga, albo ją się pyta, czy on ci pomaga w opiece nad dzieckiem? Jakoby to miało być pomaganiem, a nie współdzielonym ja obowiązkiem. Nawet mam taką znajomą, której teściowa za każdym razem mówi jej, że powinna być wdzięczna mężowi, że zajmuje się jej dzieckiem. Okej. Okay. Mimo, że ten mąż jest no to, no to mamy również to. ojcem. To doszliśmy do, do takich genezy, diagnozy społecznej. Tak. Dlaczego tak dużo dzieje się osamotnienia w płci tożsamości męskiej, wychowywanej jako mężczyźni. Ja kiedyś poświęciłem temu spory odcinek, ale z kolei jako gość u jednego z podcasterów, gdzie właśnie pokazywałem tą taką schowaną nierówność w kształtowaniu postaw kobiecych i męskich w zakresie przyzwoleń. I ty zaczęłaś o tym mówić na początku. Mówiłaś właśnie o tych dziewczynkach, które, które są podporządkowane i o tym, że one w sumie, jak mówisz o dzieciach, że dziecko ma być niegłośne, że dziecko ma być czyste, że ma być uśmiechnięte, to już brakuje do tego tylko najbardziej um, przekraczające granice, przekraczające, przekraczającego granicę um, dziecięcej godności, zachowania typu pocałuj wujka. No nie, tak. jakby to jest. Zurbo, straszne zło, przymuszanie dziecka do czegoś takiego. Natomiast obok tego mamy chłopców, którzy z kolei mają przyzwolenie do tego, że mają być słodkim urwisem, mogą być, mogą mieć brudne łapki, jak na rozrabia, to spoko. No, bo chłopcy tak mają. Jak się przepycha z drugim i pokazuje, który z nich jest silniejszy, to okej, okay, tak ma to być. Natomiast dziewczynka, przypadkiem, żeby nie pomięła sukienki. Tak, i żeby się za bardzo też nie krzywiła. Bo złość piękności szkodzi także. I mamy z tego rykoszyt. Dziewczynka, która nie ma prawa. Po prostu się wkurwić, tupnąć nogą, pokazać, że jest frustrowana, że jest absolutnie niezadowolona i powiedzieć nie. Nie będę całowała wujka, bo to jest obrzydliwe i nie chcę tego robić. Ile ledwo go znam? I w ogóle kto to jest i dlaczego ja miałabym to zrobić? A obok tego mamy chłopca, który jak przyjdzie z rozbitym nosem, to chciałby powiedzieć strasznie się bałem, to mnie bardzo boli i ja się boję teraz wyjść z domu, bo znowu dostanę. A nie może tego zrobić, bo ma być męski. Mamy dzieci, które zostały opuszczone. Dzieci, które dorastają w trudnym, przemocowym świecie. Dlaczego świat jest przemocowy, bo świat jest pełny nierówności. Tak. Pytanie, czy nas to zwalnia z odpowiedzialności za akceptowanie tych nierówności, czy możemy coś z tym zrobić? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem w ogóle nie, nie możemy o czymś takim mówić, że coś nas zwalnia z obowiązku dbania o czy nasze dzieci, czy świat, w którym żyjemy i w którym te dzieci będą musiały żyć. Problem wydaje mi się, że gdzie indziej, to znaczy, my jesteśmy zupełnie, oprócz tego, że oczywiście jesteśmy zapracowani, o czym zawsze się też mówi, tak? bo realia są jakie są, jesteśmy bardzo z przemocą oswojeni. I to nie jest nawet kwestia tego, co się dzieje w ostatnich latach, chociaż też jest to ważny element, czyli tego, że ten hejt leje się właściwie w, w każdym momencie naszego życia na mm -hmm. nas, na ulicy, w sklepie, w internecie, w mediach i, i sposób, w jaki komunikują się ze sobą także politycy. Natomiast problemem jest też to, że ta przemoc w przypadku społeczeństwa, jakim jest Polska, jest właściwie zjawiskiem generacyjnym. I o tym eksperci też, też mówią. Przemoc jest w Polsce tak częsta i tak wszechobecna. Że my się właściwie trochę na nią odporniliśmy. Czy to jest nasza Europa, w Europie to jest nasza specjalność? Czy my się jakoś odróżniamy do innych krajów? Myślę, że jest to jednak nasza specjalność, jeśli chodzi o ogólnie pojmowaną przemoc, mhm. bo ta przemoc rówieśnicza, to my, to my jesteśmy gdzieś tam w czołówce, ale nie jesteśmy jedyni, nie jesteśmy też, nie wiem, na, na szarym końcu. Tutaj jest problem bardzo duży i o tym też właśnie profesor Pyżalski opowiadał w kontekście cyberprzemocy i w kontekście tego, co internet zrobił też z tą przemocą rówieśniczą. Chciałabym tu jeszcze przytoczyć raport. Mowa o nienawiści mowa o pogardy. To był taki raport przygotowany przez ekspertów Fundacji Batorego, który właśnie wprost mówił o tym zjawisku, które ja teraz tutaj streszczam, czyli to, że dowiedziono naukowo, że im bardziej jesteś narażony na przemoc, im częściej się z tą przemocą psychiczną i z mową nienawiści stykasz, mhm. tym mniejsze wrażenie to na tobie robi. Czyli habituujesz tego typu doświadczenia. Myślę, że tak. Oswajanie. Krzysty. Myślę, że tak. Ja myślę, że my jesteśmy w ogóle wielopokoleniowo przystosowywani do tego, żeby oswajać to, gdy ktoś przekracza nasze granice. To się zgadza. Kto jest odbiorcą twojej książki? Do kogo ją napisałaś? I dzieci, i rodzice. Dokładnie tak jak w przypadku żoletki. Myślę, że ta książka młodym ludziom, czy nastolatkom nawet pokaże właśnie to, o czym sobie tu rozmawiamy, tak? Czyli nie jesteś z tym doświadczeniem sam. To nie jest twoja wina. Tu zachodzą pewne mechanizmy, na które ty nie masz wpływu, ale możesz, i warto byłoby tę przemoc zgłosić, powiadomić, kogo tylko możesz, żeby to się skończyło, bo z tej sytuacji można wyjść. A z drugiej strony dorośli, którzy przeczytają tę książkę, będą widzieli czarno na białym. Jakie są konsekwencje tego zamykania oczu, czy tego zbywania tematu? Czasem naprawdę bez takiej większej refleksji, że dzieje się coś poważnego. Hasłem, że to są przepychanki rówieśnicze, że przestań, zignoruj to, odwróć się, odejdź od nich, nie zwracaj na nich uwagi, albo przekonywanie nastolatka, że to, że nie ma kolegów i nie zbudował sobie grupy rówieśniczej, czyli wprost doświadcza rodzaju wykluczenia, to nic takiego, bo na przykład oni na ciebie nie zasługują. Bo mhm. wiemy bardzo dobrze, że grupa nastoletnia, czyli ten Siła. okres taki nastoletni, to grupa rówieśnicza jest absolutnie y, najważniejsza, można by nawet powiedzieć, tak? Dla takiego poczucie młodego przynależności człowieka. Jest... Poczucie przynależności, poczucie, że ktoś jest taki, jak hmm. on, nie, że jest inny, tylko właśnie, że jest taki sam, że jesteśmy podobni, jest naprawdę bardzo ważne. Więc myślę, że rodzice, którzy przeczytają tę książkę, będą mieli przede wszystkim takie poczucie, że warto się przyglądać sprawie, jeśli przychodzi syn, przychodzi córka i mówi, że dzieje się coś takiego, że ktoś mu dokucza, że nie jest zapraszany na imprezy, że czuje się wykluczony albo wręcz nękany w szkole, żeby zbadać tę sytuację i, i dowiedzieć się, co tam się właściwie dzieje i ewentualnie, jeśli nie da się tego w inny sposób załatwić, a rzadko się da, powiadomić szkołę, czy nawet organy ścigania, tak? Bo mhm. w przypadku tej cyberprzemocy, czy tego, um, tego zjawiska, które teraz jest coraz częstsze umieszczania cudzych zdjęć w sieci i krępujących, m, krępujących, często kompromitujących tak? Tak? pozach. I, 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 I gdzieś tam hejtowania w komentarzach, i udostępniania na, na iluś kolejnych profilach, to wręcz jest mowa o tym, że trzeba powiadomić organy ścigania. Mhm. Bo ja sobie myślę, że ten materiał jest nie tylko dla rodziców i nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich dorosłych osób, które mają też w swoim otoczeniu nastolatków i młodsze dzieci. Dlatego, że z jednej strony Właśnie chyba trochę wzywamy ludzi do tego, żeby nie być obojętnymi. Tak. Ja też sporo nauczycieli ogląda i słucha. Myślę sobie, że to jest też ciekawa grupa osób, z którym możemy powiedzieć: słuchajcie, nie bójcie się podejmować działania. Tu nie, nie chodzi bójcie o ustawę się, Kamilka, tak. tylko w ogóle o już nie uważność. Nie bójcie się i zobaczcie, jakie konsekwencje ma sytuacja, w której tego działania nie podejmiemy. Mhm. Bo czasem nawet w przypadku takich młodych ludzi w jakimś kryzysie psychicznym czy doświadczających przemocy, nawet jeśli. Ta przemoc trwa, i ciężko jest ją tak zatrzymać z dnia na dzień, bo to też nie jest taki prosty proces. Ale taki młody człowiek wie, że jakiś jeden nauczyciel w szkole jest po jego stronie, to też dla jego samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa może okazać ja się zbawienne. Przystań. Tak, bo on w jednym, w jednym człowieku znajdzie kogoś, kto powie: Twoje uczucia są ważne. To musi być bardzo trudne, przez co przechodzisz. Jeśli chcesz pogadać, to jestem. To też naprawdę jest bardzo ważne, żeby ktoś taki był. Nawet jeśli ta jedna osoba nie jest w stanie z dnia na dzień zatrzymać tego destrukcyjnego procesu, czy przemocy, czy innych traum, które, które tego młodego człowieka gdzieś tam dotknęły. Pokój nauczycielski jest takim miejscem, w którym też ten nauczyciel, nauczycielka mogą być adwokatami tego ucznia. Na przykład. Wesprzeć w relacjach z innymi nauczycielami. Nauczyciele też czasami przekraczają granice nastolatków czy dzieci w wieku szkolnym wcześniejszym. To się zdarza. Ja chciałem się ciebie zapytać, czy tak, bo to jest orientacyjnie też dla was. Uh, czy myślisz, że w Polsce dużo osób ginie w wypadkach samochodowych? Nie mam bladego pojęcia, ale myślę, że średnio. Wydaje mi się, że ze statystyk, które gdzieś mi teraz w głowie migają, dużo więcej osób ginie w wyniku samobójstwa, jednak niż na drogach. Wszystko się zgadza, natomiast w tej grupie tych prób samobójczych jest więcej. Dokładnie mniej więcej tyle samo, ile wypadków samochodowych zabija ludzi rocznie w zeszłym roku, w 2023 roku dzieci podjęło próbę samobójstwa. No z czego część skończyła się skutkiem śmiertelnym. To jest ogromna odpowiedzialność, która leży na nas. Trochę majka jeżowska śpiewała, wszystkie dzieci nasze są. I w jakimś stopniu chciałbym, żeby to zaadresować również do tych dzieci, którymi my sami jesteśmy? Tak. Możemy się nimi zaopiekować, możemy wziąć je na terapię. Możemy o nie zadbać i sprawić, żeby były w stanie zadbać też potem o innych. O innych. Bo taka jest zasada, prawda? Mm. Najpierw o siebie, najpierw moje problemy, moje traumy i moje lęki, a potem mogę pomagać innym i mogę ich prowadzić i wzmacniać. Powiedz mi że to. A dlaczego zajęłaś się w ogóle tym tematem lata temu jako dziennikarka, a później postanowiłaś pisać książki? Nie Na pewno wszyscy, takiej... zadają tak, wszyscy zadają to samo pytanie. tak Wszyscy zadają to pytanie, nie ma tu takiej się odpowiedzi. Pojawia. Chociaż ja jestem zwolenniczką takiej teorii, że z jakichś przyczyn, mając jakieś predyspozycje, wybieramy sobie jakieś tematy. Może dlatego, że jesteśmy mniej, mamy mniej reaktywny temperament, jesteśmy mniej skłonni właśnie do tego, żeby bardzo emocjonalnie podchodzić do tematu, więc jesteśmy bardziej tacy, mamy większe predyspozycje do pracy z trudnymi tematami. Ja chyba takie Dyspozycję miałam, bo odkąd pamiętam, te tematy trudne gdzieś mi się w pracy przewijały. Natomiast te książki powstały tuż po covid -zie. Pierwsza z nich, czyli Żywitkę zawsze noszę przy sobie, była pisana w czasie, kiedy te kolejki do psychiatrów, do psychoterapeutów i do psychologów były jakieś. Kompletne rekordy, kiedy bardzo trudno było się dostać, trzeba było czekać 7 miesięcy na przykład na wizytę u psychiatry czy u psychologa. I ja sobie pomyślałam razem z, z wydawnictwem, że, że chcielibyśmy napisać, wydać taką książkę, która będzie czytana w kolejce do specjalisty. Mhm. Czyli kiedy już wiesz, że dzieje się coś złego, w procesie, jak jesteś. W procesie, już. I już wiesz, że trzeba znaleźć pomoc, ale jeszcze na tę pomoc musisz poczekać, bo nie każdego stać nawet. A na, wtedy to była chyba taka sytuacja, że nawet jak było cię stać, to i tak nie można było, bo po prostu nie było terminów, e, m, prywatnie zorganizować takiej wizyty e, tak na już, e, z dnia na dzień. Więc chciałam zawsze, żeby to była taka książka, którą będą czytali ludzie czekający w tej kolejce po pomoc, e, żeby oni dzięki tej lekturze zaczęli rozumieć przede wszystkim, co się dzieje i też, co mogą zrobić. Na już. Mhm. No bo oczywiście, że depresji nie wyleczysz jednym słowem i jedną rozmową. Nie Natomiast da się. Nie jeśli ma. tak, nie ma, to tak nie działa. Trzeba czasem leki, a czasem po prostu specjalistę. Natomiast no też jakby ważne jest to, zwłaszcza dla młodych ludzi, żeby ich rodzice ym, dali im prawo i przyznali, nie negowali, prawda? Tak, nie Weź się w garść. Przestali mówić chociażby weź się w garść. Mhm. Nie unieważniali, ale wspierali możliwie najlepiej, jak potrafią. W tym procesie oczekiwania na pomoc, swoim zachowaniem, swoimi słowami i taką, taką wiedzą w tej sytuacji, o co tu chodzi, co się dzieje. Ja myślę, że to jest bardzo uniwersalny przekaz, który, który fajnie też obejmuje wszystkie zasady niesienia pomocy. I cokolwiek robisz, jeśli robisz to z dobrą intencją, to jest to lepsze niż nie robienie czegokolwiek. Z drugiej strony, stworzyłaś naprawdę no, około 700 stron dobrych materiałów, które potrafią pozwolić komuś, kto pewnych rzeczy może nie rozumieć, je zgłębić, przejść przez tą, o, pewnie ja coś czuję, że to nie jest koniec. Tak jak po zakończeniu nienawiści nie miałem przekonania, że to jest wyczerpany przez ciebie temat. I tak patrzę na ciebie i myślę sobie, chyba coś w tym jest. Pracujesz nad czymś teraz dalej? Pracuję, ale chwilowo to nie jest temat związany z, z psychologią, natomiast równie ważny społecznie, bo to jest temat związany ze zmianą klimatu i z zagrożeniem, które też ta zmiana klimatu generuje dla nas jako społeczeństwa, również niestety dla naszego zdrowia psychicznego, bo od tego nie da się uciec, bo ta zmiana klimatu to jest też taki temat, który się w rozmowach z młodymi ludźmi bardzo często pojawia. Tak, pewna grupa ludzi nawet ostatnio bardzo wyraźnie na ten temat podnosiła głos, tak. co niestety po raz kolejny jako naród kpiarzy prześmialiśmy, ignorując istotę przekazu, skupiając się na formie. Będziemy prześmiewać tak, jak prześmiewaliśmy depresję, aż dojdziemy mm -hmm. do punktu, w którym dłużej już prześmiewać się nie da, bo zaczną się problemy bardzo poważne dotykające tak wielu ludzi, nie tylko młodych, że trzeba będzie po prostu przysiąść i wziąć się do działania. Czy praca nad takimi materiałami zmienia autora w jakiś sposób? Co ona wywiera? Jakieś piętno albo zmianę? Myślę, że w ogóle praca w mediach, praca dziennikarza cał, no, cały czas się zmienia, po prostu cały czas się zmienia, bo każdy temat w jakiś sposób cię stymuluje do tego, żeby się rozwijać. I przede wszystkim ta zmiana, którą ja widzę, czy też taka, powiedziałabym nawet korzyść, którą mhm. ja dostrzegam głównie z mojej pracy, to jest nieustanne poszerzanie perspektywy i umiejętność wyzbycia się takiej ochoty do udzielania jasnych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi i konkretnych Jasne. odpowiedzi, tak i nie, bo te problemy, o których my mówimy i sprawy, które opisujemy bardzo często są niesamowicie skomplikowane. Wychodzi tu mnóstwo czynników i oczywiście najprościej jest powiedzieć, że jak piszesz o depresji, to, to rodzice czy pedagodzy są źli, bo nie zauważyli, a dziecko jest niczemu niewinne, ale no, bo ja wiemy, że to tak nie wygląda, tak? że jest tutaj tyle czynników i tyle argumentów, i tyle stron, które mają coś do powiedzenia, i które też mają prawo do tego, żeby popełniać błędy, żeby czegoś nie wiedzieć, że, że, że po prostu nie da się um, krótko tego podsumować. Więc myślę sobie, że tą korzyścią, która, którą każda książka ze sobą niesie i każdy artykuł, to jest właśnie to, że nabywasz takiej umiejętności patrzenia bardzo szeroko. Szerszej perspektywy. Szerszej perspektywy. Z tego co rozumiem, książka. Ma ogromny walor społeczny, taki, który mógłby wywierać zmianę. A gdybyśmy mieli dzisiaj taki wspaniały dzień, w którym moglibyśmy wymyślić sobie, jakie chcielibyśmy zmiany zaproponować, żeby poprawiła się ta sytuacja wokół sytuacji dzieci, wokół niesienia im pomocy, wczesnego rozpoznawania problemów, diagnozowania mm, przypadłości i ich leczenia. To ja bym każdemu darmową i obowiązkową terapię każdemu w ramach NFZ. Każdemu dorosłemu, ale też y, gdzieś tam z monitoringiem dzieci, żeby wcześniej widzieć, czy wszystko jest ok, czy jednak nie jest ok. Chociaż jeśli byśmy mieli wszystkich stabilnych i, i takich świadomych sobie, siebie dorosłych, to pewnie też problemu z dziećmi byłoby no ciut Nie mniej. Muszą być stabilni, ważne, żeby rozumieli skąd ta no, niestabilność no, wynika. No czyli, nie? tak czyli może nawet nie terapia, tylko psychoedukacja, o, taka darmowa psychoedukacja dla każdego dorosłego. Czyli najpierw wyposażamy ludzi w wiedzę, a jeśli na podstawie tej wiedzy oni już nie będą mogli powiedzieć, że nie wiedzą, No tak. podejmą swoją decyzję, mieli. podejmą swoją decyzję, mo będą mogli skorzystać z psychoterapii. Tutaj w przypadku systemu opieki nad dorosłymi jest łatwiej. Widziałem, że prowadziłaś też wywiady z panią profesor Remberg, z kilkoma innymi osobami, ekspertami. Jak wygląda sytuacja możliwości wsparcia systemowo na, dla nastolatków dzisiaj? Mówię o nastolatkach, mm. bo bo, bo, bo w, w, też w sumie w jakiś sposób znowu unieważniłem te najmłodsze dzieci. Wiesz, no nie jest nadal idealnie i nadal nie osiągnęliśmy z tego, co wiem takiego statusu, w którym miejsca byłoby dość i specjalistów byłoby dość. No, ta reforma systemu psychiatrii dziecięcej trwa. Wiem, że otwierają się kolejne centra środowiskowe, tak? czyli ten taki jakby pierwszy filar, w którym najpierw szuka się pomocy. Natomiast no, ja jak patrzę na to, co się dzieje, to cały czas Mam wrażenie, że to po prostu zaczęliśmy to robić za późno. Gdybyśmy zaczęli to robić 10 lat temu, to dokładnie wszystko przebiegałoby tak, jak miało, czyli y, robilibyśmy, robilibyśmy ten przesiew, tak, czyli ten, te centra pomocy środowiskowej, y, zdrowia psychicznego. Y, Pedagodzy, psycholodzy, jakby tutaj ci pierwszego kontaktu y, byliby takim wsparciem w procesie wychowawczym, w procesie też rozwojowym dla młodych ludzi, y, pracowaliby z tymi, jak to się ładnie mówi, lżejszymi przypadkami. Nie dopuszczając do tego, żeby się gdzieś tam jakaś większa trauma u młodego człowieka rozwinęła. W związku z czym obłożenie psychiatrów byłoby dużo mniejsze i w szpitalach psychiatrycznych byłyby miejsca tylko dla tych naprawdę poważnych przypadków. I dla tych poważnych przypadków byłoby dość miejsca. No, ponieważ zaczęliśmy troszeczkę za późno to z tego, co wiem, niedawno w Poznaniu byłam u znajomej, która jest ordynatorką takiego centrum. I ona to, to jest też nowo otwarte chyba rok temu centrum dopiero czy półtora A, to jest roku temu. Ale reforma psychiatrii się w, w ostatnich latach wydarza tak no naprawdę. No właśnie. I, I ona mi opowiadała, że właściwie to już miesiąc przed otwarciem to oni już mieli komplet pacjentów, mhm. i już trzeba było odsyłać kolejnych młodych ludzi i ich rodziców gdzieś dalej, tak? Czyli znowu masz, dzieje się coś. Idzie jakaś tam poprawa, natomiast cały czas oferta jest zbyt skąpa do potrzeb, które są. Więc no, no nie jest nadal dobrze. Ja mam tutaj gorzkie myśli, wiesz, z psychiatrią klinicznie jako lekarz jestem związany od ponad 20 lat. I ja nie pamiętam przez te lata ani jednego momentu, kiedy nie mówiło się o tym, że jest kryzys w psychiatrii no dziecięcej. No Od początku, jak ja skierowałem się w stronę psychiatrii dorosłych, słyszałem o tym, że na psychiatrii dziecięcej jest niedoszacowana, jest zbyt mało lekarzy specjalistów, ale też nie było miejsc specjalizacyjnych. Tak. Mam wokół tego y, gorzkie myśli. Nie ma tam nawet elementów słodkich, bo myślę sobie o tym, że niejako trochę dopuściliśmy do tej sytuacji, która, która jest w tej chwili. Ja miałbym pewien pomysł, no, ale on jest pomysłem, który wywoła natychmiastowy opór. Jeśli w Polsce jest około 500-600 psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, a mamy całkiem sporą grupę pośród potrzebujących właśnie nastolatków, zwłaszcza nastolatków między 15 a 18 rokiem życia, chciałem tylko delikatnie przypomnieć, że mamy ponad 4000 tysiące specjalistów w psychiatrii dorosłych. No właśnie. Z punktu widzenia prawnego, myślę, że mogłoby być całkiem ciekawym rozwiązaniem, żeby dopuścić do uprawnień nas, jako psychiatrów dorosłych, pracę z nastolatkami, tak, żeby nie zagrażało to nam. No bo w tej chwili psychiatra dorosłych przyjmujący osobę niepełnoletnią. Teoretycznie idzie trochę po bandzie. To znaczy może to zrobić, niesiony dobrocią serca, ale gdyby cokolwiek się wydarzyło, to nim trochę podkłada siebie. Wraz z całą odpowiedzialnością swojej praktyki i innych lekarzy, innych pacjentów, których prowadzi. Ja rozumiem, że gotowość z waszej strony do pracy jest. A bo bo jedynie... mojej stronie by była. Myślę, że nas, nas będzie dużo, dużo więcej. Większość z nas też pracowała. W ogóle jako młody psychiatra pracowałem z nastolatkami. E, tam chyba problem był główny właśnie w temacie rodziców. No temat rodziców... Ponieważ jest to praca, która nie jest pracą wyłącznie z kliniczną tak. częścią pacjenta, tylko tak. z całym systemem. Z, całym systemem, jak z oporem w rodzicach, oporem ich w akceptowaniu tej trudności, w różnych napięciach, które tam są też z ich własną psychopatologią, do której my już nie mamy dostępu, bo nie są naszymi pacjentami, ale de facto decydują o losach tego pacjenta. Niezależnie od tego, jestem przekonany, że pośród psychiatrów dorosłych jest spora grupa ludzi, która byłaby gotowa przyjąć dzisiaj 15-16-17 latków, do, do swojej opieki, co pewnie by odbaczyło ten system. Natomiast ja nie chcę mówić wyłącznie o systemie z perspektywy prywatnej, ale mówię o państwowym, czyli w kontraktach NFZ-owych. Oczywiście, że tak. Bo to jest coś, co jest egalitarne, co powoduje, że zwiększa się dostęp, tak. obniża się progi. Bo widzisz, ja też bym chciał, żeby była psychoterapia dostępna dla wszystkich. Albo psychoedukacja. Albo zacznijmy od psychoedukacji, bo. Rzetelnej edukacji, bo z tak. drugiej strony znowu jest tak, że tej edukacji jest odgroma, tylko realizowanej przez ludzi, którzy nie mają albo uprawnień, albo naprawdę doświadczenia klinicznego, ale chętnie o tym powiedzą, że mają. I poradzą, jak żyć. I poradzą, no. jak żyć, i powiedzą to z pięknym głosem i intonacją. O, a ja sobie to... zawsze myślę wtedy, że właśnie taką czerwoną flagą powinno być to, i może powiedzmy o tym w tym podcaście, kiedy ktoś udziela prostych odpowiedzi na, na, trudne, pytania. na trudne pytania. Że wie. Tak. tak to jest. Pytasz jak żyć, a ktoś ci mówi uśmiechaj się, żyj biegaj, powoli. żyj tak. powoli. Tak. Nie patrząc na to, że do tego życia powoli też trzeba mieć przestrzeń, trzeba mieć taką możliwość, trzeba mieć narzędzia. I to nie jest tylko tak, że ty sobie usiądziesz i postanowisz od dzisiaj żyje powoli i, i już. Bo... Ja pamiętam pacjentkę, która chciała żyć powoli, ale, ale musiała wstawać o drugiej nad no ranem, żeby do czwartej zrobić 500 kanapek do automatu, bo pracowała za bardzo niewielkie pieniądze dla dużego przedsiębiorcy, po to, żeby zasilić jego automaty z kanapkami Dokładnie. i ona nie mogła żyć wolniej. I tak jak mówisz o dzieciach, to jest też rzecz, z której musimy sobie zdać sprawę. Że dziecko w kryzysie to jest kryzys tak naprawdę całej rodziny, całego systemu. Podobnie jest z dorosłymi, tylko że no, nie masz już wątku rodziców, ale to też nie jest tak, że możesz pracować ja z człowiekiem, który funkcjonuje sam w sobie no tak. i w swoim wszechświecie. On też ma jakiś system, który go otacza, chociażby zawodowy, chociażby przyjacielski. Mhm. I to też jest kwestia tego, żeby o tym pamiętać. Więc jeśli przychodzisz do kogoś i pytasz, jak być szczęśliwym, a ktoś ci mówi. Żyj powoli mm -hmm. i się uśmiechaj. No to już możemy wiedzieć, że tak, to nie jest. Tak, odżywia się zdrowo. Tak, to nie tak, jest to źródło, codziennie. które warto gdzieś tam mieć odłożone na boku i w które się wsłuchiwać. Pomyślałem sobie o tych dorosłych, że to nie do końca jest też tak, że oni nie są tymi dziećmi, bo oni też są w relacjach ze swoimi rodzicami, którzy, no niestety, ale w kolejnych latach, im bardziej się starzają, jeśli jeszcze żyją, to wyłuszczają się i zaostrzają pewne cechy, które czasami bywają jeszcze trudniejsze. Natomiast dorosły, osoba w dojrzałym wieku, może zidentyfikować się z tym, o czym rozmawialiśmy, gdy mówiliśmy o dzieciach. Gdy mówimy o dziewczynkach, chłopcach, o małych dzieciach, które są unieważniane, gdy ktoś jest dorosłym dzieckiem i przeżywa siebie w trudności w relacji z rodzicem, doświadcza tego w bardzo podobny sposób, ponieważ od dorosłych oczekuje się, że sobie poradzą. Że sobie dadzą radę. Nie będziemy się nad wami pochylać, bo przecież jesteście już starymi końmi. W związku z tym na pewno będziecie wiedzieli, co zrobić ze swoim życiem. A to jest też nieprawda. Nie ma wieku, w którym nie można pójść na psychoterapię. I nie ma wieku, w którym się wie wszystko. To prawda. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Chciałem się ciebie, Małgosiu, zapytać, gdzie ciebie można znaleźć? Media społecznościowe. Media społecznościowe, głównie Instagram, trochę Facebook i zawsze czynna skrzynka mailowa. Jeśli ktoś sobie życzy w jakiejś sprawie napisać imię, nazwisko.imię, czyli golota.małgorzata.gmail.com, to zapraszam serdecznie. Jeśli pozwolisz, to wrzucimy te informacje do opisu tego odcinka. Ja ci chciałem podziękować raz jeszcze, zapytać, czy oprócz pisania książek, czytasz jakieś książki, które w tobie wywołują zmiany? Może bardzo dużo, ale właśnie złapałam się na tym ostatnio, że jak miałam taką możliwość, żeby wybrać sobie jedną książkę do przeczytania, to padło na Slendermana i wydawnictwo Czarne, czyli znowu, Aha. kurczę, jakieś Ciężar. kwestie psychiczne, tak. ciężkie historie i... No, i tak już chyba jest. Chyba no jeszcze mogą być prostu... 27 śmierci Tobiego Weda. Tak, ale to już czytałam. To już było. to już było Jak człowiek <noise> potrzebuje jeszcze wrzucić sobie cztery tony ołowiu na plecy. To i, można. I trochę US ja Joanna, Gienekonoszko, tak. Mm. Na waszych półkach powinno. powinno, nie lubię tego słowa. Dobrze by było, gdyby nie zabrakło tych dwóch książek. Można je czytać prawdopodobnie w dowolnej kolejności, chociaż rekomendujemy hmm, chronologiczną. Ostatnia, wydana kilka tygodni temu, Nienawiść. Zrobiliśmy krótkie streszczenie z nienawiści, które na pewno nie wyczerpało tego tematu. Historie z dzieciństwa są czymś, co w dużym stopniu powinno rezonować z nami. Jeśli jesteśmy w prawdzie, to jesteśmy dziećmi, które doświadczyły przemocy, które są jej świadome albo uświadamiają ją sobie, mogą, uwaga, uświadomić, czytając tego typu publikacje. Gdyby tak się zdarzyło, pamiętajcie o tym, że. To nie musi być złe doświadczenie. To może być doświadczenie kontaktu z prawdą i doświadczenie, w którym pierwszym, kolejnym krokiem mogłoby być pomyślenie o tym, żeby pójść do psychoterapeutki, do psychoterapeuty i pokazać o tym, co się uruchamia po przeczytaniu książki, która może zarezonować. I to jest chyba najważniejsze w książkach, żeby one coś poruszały. Tak, zdecydowanie tak. I do tej psychoterapii tak naprawdę chyba całą rozmową żeśmy zachęcali, i mam nadzieję, że skutecznie, bo. Bo myślę sobie, że to jest naprawdę w tych czasach, w których żyjemy, bardzo ważne rzeczy, i bardzo fajnie byłoby, żeby jak najwięcej osób z jej, z jej możliwości korzystało, jeśli tylko ma taką szansę. Dziękuję Ci. Ja już nic lepszego nie powiem na koniec tego odcinka. Dziękuję. Do zobaczenia.